Dzień dobry, witam was serdecznie na Overdrive Fan Studio w wyjątkowym odcinku, jedynym w Polsce, a bardzo możliwe, że jedynym na świecie, ponieważ w tym odcinku zaprezentuję wam wszystkie, no prawie wszystkie, gitary z serii STG firmy Aria Pro 2. Zapraszam serdecznie, bo innego takiego materiału nigdzie w internetach nie znajdziecie. Zaczynamy. Słuchajcie, na temat gitar Aria Pro 2 było już naprawdę troszeczkę materiałów, a ja właśnie w tym odcinku chciałbym to wszystko poukładać, wyjaśnić. Słuchajcie, Aria, pokrótce wam powiem, kto nie wie, może ktoś włączył teraz dopiero kanał albo tego typu odcinki. Aria Pro 2 produkowała instrumenty w Japonii w latach 70., 80., 90., potem trochę słuch o nich zaniknął. Powrócili, teraz mają fabryki w Indonezji, w Japonii, robią custom shopy, ale również mają też fabryki w Chinach, gdzie robią niedrogie, a naprawdę bardzo fajne instrumenty. I o tej serii STG, czyli o gitarach stratopodobnych, dzisiaj chcę pogadać, zaprezentować je. Zaczynamy od gitary Arii Pro 2 003. Tak, Aria 003 to nic innego jak typowa wersja ala Stratocastera, czyli gitarki z trzema singlami, pięciopozycyjnym przełącznikiem, pokrętnikiem głośności, 2 tony, gitara jak Strat. Co do specyfikacji tych gitar, skala oczywiście typowa jak dla gitar typu Stratocaster, czyli 25,5 cala. Korpusy są zrobione tutaj z lipy, gryf jest z oczywiście klonu. Gryf tutaj akurat jest taki, jak ja lubię bardzo, czyli taki satynowy. On nie jest surowym drewnem, nie jest lakierowany na wysoki połysk. Jest taki mega fajnie w dotyku satynowy. Podobny trochę jak mam w tym swoim Fenderze. Podstrunica natomiast jest tutaj z palisandru. To Arię wśród tych niedrogich firm właśnie wyróżnia. Oni tam robią klony opiekane, Alternate Engineer Wood, jakieś Rose Akery, a tutaj mamy naprawdę ten klasyczny palisander i to jest mega, mega fajne, jeśli o to chodzi. Gitara bardzo dobrze estetycznie przygotowana, a jak brzmi? Całkiem naprawdę przyjemnie. Całkiem naprawdę, co ja gadam. Środkowa przystawka, czyli ta, której nikt nie używa. Teraz te dwie. I mosteczek, singiel na mostku. Naprawdę bardzo przyjemnie brzmiący instrument. Jakiś lekki fuzik. Coś mocniejszego. We'll be right back.
Fajnie to gada, bardzo się miło na tym gra, ale nie będę tutaj za długo się zatrzymywał na tej, ponieważ jeszcze kilka innych sztuk jest dostępnych. Prócz typowej 003 mamy również wersję 003M. Różni się tym, że podstrunicę ma właśnie klonową i powiem wam, że jest to mega, 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 mega piękne. Świetnie to wygląda, świetnie jest to przygotowane, bardzo wygodnie się na tym gra. Ja lubię klonowe podstrunice, bardzo lubię. Jestem tym zachwycony. Zresztą na temat właśnie 003M jest dość ciekawy materiał nagrany, kiedy ją porównywałem z Fenderem Stratocasterem o całkiem zbliżonym wyglądzie, także sobie zobaczcie. Tutaj akurat w wersji takiej podpalanej, bardzo ładnie prezentującej się, prawda? To jest typowy, klasyczny Stratik, jak niczym z lat 50. Do funka, do skakanka, do poleczki i do innych rzeczy się wszystko nada. Oczywiście każda z tych gitar powinna mieć wajcha, ja tych wajch nie założyłem oczywiście, prawda? No bo taki jestem. Tak to wygląda, pięknie się prezentuje, a może wam jeszcze coś zagram małego. Albo. Dodatkowo możemy te gitary spotkać w odcieniach SPL, czyli w takich nie do końca jak tamte. Różni się to właściwie tym, że mamy tutaj czarną płytkę, czarne pick-upy oraz czarny przełączniczek. No, wygląda to, powiem wam, że naprawdę świetnie. Prawda? A który ze znanych gitarzystów miał tego typu kolorystycznego Fendera, co? 003 są również produkowane w wersji L, czyli dla leworęcznych. Właśnie czuję się w tym momencie mega niekomfortowo. Ciekawe, czy na takiej gitarze jestem w stanie coś zagrać. O matko, to jest niezłe teraz. Spróbujcie sobie kiedyś w ramach zabawy. Mózg niby wie, o co chodzi, ale ręka w ogóle nie ogarnia. Podstawowe akordy po prostu leżą i kwiczą, ale możecie też się poczuć jak Jimi Hendrix i grać tak, tylko musicie struny przełożyć. O kurde, mega niewygodne. Mega śmieszne, nie? Chociaż mam kolegę, który jest leworęczny i gra na gitarze dla praworęcznych w taki sposób, czyli on jak C-dur by chciał, by złapał w tym momencie pewnie tak. Oj, chyba nie tak. Można? No, gitara nie stroi, G-dur. I on tak gra, słuchajcie. Jakoś mu się to udaje. Pozdrawiam cię, Hubert, serdecznie. Że do wyboru, do koloru, oczywiście tych leworęcznych jest do wyboru znacznie mniej. No, leworęczstwo w graniu na gitarze to takie małe trochę przekleństwo. W ogóle chciałbym zrobić kiedyś na ten temat materiał a propos grania na leworękę. Może kiedyś zrobię. Piszcie w komentarzach, czy też taki materiał byście chcieli, a może wy jesteście leworęczni. Piszcie. I przechodzimy teraz do mojej ulubionej, czyli Arii 00, ale już 4, czyli wersji z humbuckerkiem. Tu mam akurat taką w takim pięknym niebieskim kolorze. Zresztą to jest moja gitara. Ona należy, akurat jest na wyposażeniu wypożyczalni muzycznegraty.pl.
już była u jednego klienta i w sumie to nawet nadal powinno być, ale od klienta na tydzień ją pożyczyłem, żeby nagrać ten materiał. Bardzo jestem z tego instrumentu zadowolony. Tutaj jest specyfikacja dokładnie taka sama jak w 003-kach, tylko to, że mamy właśnie humbuckerka przy mostku, ale mega, mega plusem, za który dziękuję jednemu z was, już nie pamiętam komu, bo nawet sam się nie zorientowałem. Mamy tutaj split coila, czyli rozłączanie cewek, co powoduje, że ta 04 jest mega uniwersalnym instrumentem. Jeżeli włączę sobie humbuckera teraz, jestem teraz na pełnym humbuckerze. Split coil. To jest rzecz, która naprawdę może się niejednemu przydać. Powinienem klina zrobić, nie? I teraz splicik. Wiecie, niektóre rzeczy faktycznie na singlu lepiej wychodzą. Jakieś funkowe. No, dajcie znać, czy wolicie bardziej singla, czy humbuckera. Tak czy inaczej, tu możecie sobie praktycznie wybrać. Mega, mega, mega fajny instrument w przepięknym kolorze. Ten niebieski, moim zdaniem, jest chyba najładniejszym kolorem z tych wszystkich dostępnych Arii. A teraz czas na to! Halo, halo, ale to już było! Jak to było? Nie było. Nie było tej gitary, prawda, że nie było? Była ta, ale nie ta. To jest, słuchajcie, wersja Arii STG Mini. Zobaczcie sobie, teraz składę je na podłodze. Jest znacznie krótsza, ma krótszą skalę. Tak, słuchajcie, mała. To jest 580 mm, czyli jakieś 22,8. Takie 3/4. Malutka gitara. Zresztą bardzo dobrze wykonana. Z pełnymi pokrętłami. Wszystko tak jak trzeba. Panie, a jest jakiś taki kolor dla chłopców, a nie taki dziewuszyński? No tak. No dobra, jeżeli ktoś by chciał jakiś bardziej męski kolor, no bo przecież podpalanka to jest niemęski kolor, prawda? To męski kolor również się znajdzie. Tak, oczywiście będzie kolor czarny, ale również różowy, najpiękniejszy ze wszystkich kolorów. To jest różowy. Szkoda, że tych 003 i 4 właśnie nie ma różowych i seledynowych. O to mam największy żal do Arii. A tak to gra to tak jak trzeba. Naprawdę sprzedałem parę sztuk tej wersji mini właśnie dla jakiegoś tam 8-7-latka, żeby się troszeczkę łatwiej te akordy na początku grało. Bardzo fajnie, że mamy taką wersję. Ale no, do dużej ręki troszeczkę jednak się gorzej łapie. Trzeba by się chwilę przyzwyczaić. Aczkolwiek znam takich gitarzystów, którzy na przykład są skrzypkami i lubią krótkie skale gitar. Jak najbardziej. Polecam serdecznie. No dobrze, kto dotrwał do tego momentu w materiale, piszcie komentarze, że dotrwaliście do tego momentu. No ja już też jestem zmęczony, materiał na pewno dość długi, ale jeszcze już jesteśmy ku końcowi. Zostały właściwie mi dwie sztuki do zaprezentowania. Gitara teraz z serii STG, model STV.
Słuchajcie, to jest takie cudo, też takie stratopodobne, ale jakby takie bardziej modern. Tutaj oczywiście wszystko tak samo jak u kolegów 003 i 4. Natomiast już na pierwszy rzut oka widzimy, że no tak, humbuckerek jest. Magnesy są troszeczkę grubsze tutaj, takie trochę większe po prostu. Nie będę tutaj jakichś teorii dziwnych prawił. Czarne. Mamy tutaj już dwa pokrętełka, tylko jedna głośność i ton. I mamy też tutaj push-pulla, czyli rozłączanie cewek na humbuckerze, tak samo jak było w Arii 004. Oraz kabelek wsadzany od tej strony, od dołu, czyli no tak trochę, nie chcę tutaj mówić, no może bardziej jak w jakichś tam Ibanezach, czy ja tak akurat też w Fujigenie, czy w Schecterze dokładnie mam takie rozwiązanie. Z początkowo tego nie lubiłem, ale okazuje się, że jest to mega, mega fajne. Po co? Zwłaszcza to pokrętło tutaj, po to, że jak się chce dużo grać z tłumieniem łapy na mostku, chociaż takie rzeczy, czy nawet te rockowe, to, że ta gałka jest przesunięta, mega, mega ułatwia tutaj w kostkowaniu, ponieważ łapa się nie obija aż tak bardzo, jak w przypadku zwykłych stratów. Niektórzy wręcz nie trawią tutaj tej gałki, albo ją przekręcają, albo wywalają. O, widzicie tutaj ten kciuk, zwłaszcza jak się gra na górnych strunach, kciuk, przepraszam, palec mały, może przeszkadzać o gałkę. Właśnie w tych gitarach jest to świetnie rozwiązane. Można w bardzo komfortowy sposób tłumić na mostku struny i te najniższe, i te wyższe też. A, i tu jest jeszcze fajna rzecz. Mamy wcięcie, nie ma tutaj tej płytki, tylko jest ścięty korpusik i są cztery śruby mocujące z podkładkami, więc tym bardziej można swobodnie dochodzić do wysokich pozycji. Bardzo fajna gitara, jest na jej temat mało materiału, w sumie można byłoby nawet pełen odcinek na jej temat zagrać. To może troszeczkę coś właśnie bardziej rockowego zagramy na niej. Nastroić tyle gitar pod rząd, to zawsze w której coś tam wyjdzie. Aria STG, STV, polecam serdecznie. I słuchajcie, wychodzimy teraz z półki tych niskich, niskobudżetowych gitar oscylujących w kwotach 600-700 zł i wchodzimy trochę wyżej, już powyżej tysiaczka, do tego oto pięknego cuda, czyli Arii STG 57. Ewidentnie jest to nawiązanie do stratów z 57 roku. I co my tutaj tak naprawdę mamy? Mamy gitarę wykonaną z korpusu olchowego. To już jest całkiem fajnie, prawda? Gryfik klonowy. Podstrunica klonowa, ale wykończona na wysoki połysk, niczym właśnie w tych pierwszych Fenderach z lat 50. razem z paseczkiem. Tego w poprzednich instrumentach, warto zauważyć, nie ma. Mamy też tutaj klucze vintage oraz mostek typu vintage również. Tutaj mamy też przystawki już na magnesach Alnico 5. Tam były, wiadomo, zwykłe ceramiki. I tak samo tutaj magnesy, wysokości magnesu są odpowiednio dopasowane, nie są na jednej linii, tak jak w przypadku tych niedrogich instrumentów. To jest gitara, którą spokojnie można postawić obok
takich gitar jak Squier, Classic Vibe. Podobna klasa, nawet może trochę tańsze. Bardzo mi się też podoba tutaj, że gryf jest regulowany wkładając pręta tutaj w dziurę. Bardzo lubię to rozwiązanie. Nie wiem jak wy, ja osobiście nie trawię, dlatego sobie nigdy nie kupię Fenderów właśnie tych oryginalnych albo wzorowanych na tych latach 50., 60., ponieważ tam, żeby się dostać do gryfu, do regulacji gryfu, to trzeba odkręcić maskownicę, ponieważ śruba jest od tej strony wkładana. Mi się to nie podoba, czasami potrzeba no, trochę przekręcić, bo coś bzyczy i rozkręcać całą gitarę, no to nie dla mnie. Tu mi się to mega podoba. Jeszcze jedną różnicę, którą zauważyłem, to grubość bloku w mostku. Zobaczcie, jaki jest blok w tych tanich areach. On ma jakieś 6,5 mm grubości, a zobaczcie na ten gruby blok w 57, który ma 13 mm grubości. Zresztą ta gitara bardzo, bardzo fajnie gra. Tu już nawet założyłem wajchę, o dziwo. Swoją drogą polecam wam Apasha w wykonaniu moim. Obczajcie sobie, jak grałem na tej gitarze zresztą. Bardzo fajnie, nie? Ta gitara już się w ogóle na kanale pojawiła i to ze 2 albo 3 lata temu, jeden z pierwszych materiałów testowych, gdzie porównywałem ją do Fendera standarda Made in Japan. Zobaczcie sobie to nagranie swoją drogą. Pewnie możecie się pośmiać ze mną i zobaczyć, jak ewoluowało moje prowadzenie materiału w przeciągu tych ostatnich lat. Także wbijajcie na tamten materiał i napiszcie tutaj jakiś kompromitujący mnie komentarz, ja, bo to, żebyśmy razem jakąś bekę mieli, prawda? No ja czasami sobie odpalam te moje nagrania i wiem, że to jest słabo i zrealizowane ze światłem i z dźwiękiem. No ale tak to było, kanał się rozwija. Myślę, że może za parę lat, mam nadzieję, dzięki wam również, będę się z tych materiałów trochę śmiał, jak to one są kiepsko zrobione. Swoją drogą, to jest dobry moment dla was, żebyście właśnie napisali jakiś komentarz, dali tego kciuka w górę. Jak ktoś nie subskrybuje kanał, to zasubskrybował. Ja dziękuję serdecznie patronom kanału, którzy mnie regularnie wspomagają. I tak naprawdę wypadałoby mi jeszcze powiedzieć o jednym instrumencie, którego nie mam tutaj, którego nie udało mi się zdobyć. Nawet chyba nie jest dostępny w tym momencie w Polsce. To jest STG 57, czyli wzorowany na latach 50., a jest też ST62, czyli dokładnie to samo, z tym, że podstrunica jest tutaj wykonana z palisandru. Zresztą o historii Fendera Stratocastera jest na kanale. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia cyklu Historia jednej gitary, gdzie właśnie o tej gitarze opowiadam. Jeszcze jedna informacja, słuchajcie, odnośnie wagi tych instrumentów, ponieważ no każdy z instrumentów waży inaczej, tak mniej więcej, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Najlżejsza Aria 003M, czyli ta podpalanka, ważyła 3 kg, 130 gram. Najcięższa była wersja dla leworęcznych, ważyła 3,6 kg. Natomiast każda z nich mniej więcej mieściła się w tej grupie. Co do Arii Mini, to podpalanka ważyła 2,7 kg, a różowa 3,34 kg.
Także jest dość spora różnica. Aria niebieska 004 ważyła 3,27, a STV 3,2. 57, czyli ta najbardziej na wypasie 3,45. Natomiast każdy egzemplarz może ważyć inaczej. Nawet powiem wam, że ostatnio testowałem sterlingi gitary za basowe za 5-6 tysięcy złotych i z tej samej serii. Różna wersja kolorystyczna. Jedna ważyła 4 kg, druga 4,7, a trzecia 3,7 kg różnicy na tej samej gitarze. Więc no jeżeli chcecie konkretną gitarę, to musicie konkretną gitarę pytać, ile konkretny egzemplarz waży, o ile wam sprzedawcy są w stanie na to odpisać, bo pewnie nie. Jeśli chodzi o grubości gryfów przy pierwszym progu, to wszystko oscylowało między 21,4 a 22 mm przy założonych strunach, a na 12 progu między 23,5 mm do 24 mm. Także można powiedzieć, że gitary mają niegrube gryfy. I na sam koniec jeszcze pokażę wam wszystkie gitary, które przed chwilą oglądaliście. Gitary z serii Arii STG. One wszystkie są dostępne u mnie w sklepie na muzycznegraty.pl. Nawet jeżeli sobie którąś wybierzecie, to bardzo możliwe, że traficie dokładnie na ten egzemplarz, który widzieliście w tym materiale. A jeżeli nie, to gitara dla was będzie przechodziła przez moje ręce. Każdą z nich sprawdzę, wstępnie wyreguluję, mogę wam też zważyć. Takiej obsługi jak u mnie nie znajdziecie w żadnym innym sklepie. Także zapraszam serdecznie do zakupu. Naprawdę godne polecenia instrumenty. Dzięki serdecznie za obejrzenie materiału. Zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overjoy Fan Studio. Cześć i pa! A jeszcze wbijcie na Facebooka i na TikToka, jeżeli możecie. Dobra?